Czy persy perfekcyjny, ukryty narcyz w ciele mężczyzny. Jedziemy z tym. Dokładnie tak się zachowujemy w początkowej fazie. Ukryty narcyz to jest facet, który jest nie dość, że tak romantyczny, że ty tego romansu nawet i tego romantyzmu nie widziałaś nawet w najlepszych filmach, nawet Pamiętnik wichrowy, Wzgórze i Przebi śniegi i kurwa przybierze jej do Betlejem. Nie śniły ci się takie romanse, jakie on ci zafunduje w pierwszych 2-3 miesiącach życia, kiedy cię będzie osaczał. Będzie uduchowiony, wiecie, zen, połączenie, niebo, ziemia, ogień, siła, prądzie w twojej pochwie. Będzie najlepszym kochankiem ever. Często zdarza się, że ukryci narcyzi mają bardzo duże przyrodzenia i wykorzystują je. Naprawdę. Ukryty narcyz często jest bardzo przystojnym mężczyzną. Wymuskany, wypachniony, idealny. Jego czułość, duchowość i wszystko rozpierdala ci serce. Ty całe życie marzyłaś o takim właśnie Alvarosie. Wszystko na pozór wygląda świetnie. Oprócz tego, że praktycznie nie pracuje, praktycznie nie zarabia i praktycznie tylko kurwa jest. Praktycznie wykorzystuje sytuację, w której to my. Często zjawia się w naszym życiu niepostrzeganie, kiedy my jesteśmy słabi i często potrzebujemy po prostu miłości. I on jako rydwan po prostu, kurwa, książę z bajki, księciuniu, na koniu przybywa, żeby nas wybawić, a my patrzymy na niego z zapartym chem, może nam nawet szyby umyje. Próbuje po prostu być wszystkim w jednym. I mówimy, Boże, ja się tyle modliłam, dzięki Bogu ja go mam. On zapuszcza swoje macki. Zapuszcza. Nadal nie pracuje. Po 2 tygodniach zjawia się i mówi, kurwa, jak jestem wkurwiony, nie zapłacili mi jeszcze. Ty wyciągasz pieniądze i becelum. Dasz, no bo co? Nie daj Boże, jak cię śnieg spotka, to trzeba go ubrać od stóp do głów, prawda? On zawsze pójdzie do pracy, ale nie wiadomo, kiedy pójdzie do pracy. Nadal wykonuje różnego rodzaju czynności, które są dla ciebie po prostu objawieniem. To jest good vibration. Czujesz te good vibration. I nawet te negatywne impulsy od twoich przyjaciół, którzy mówią, ty, coś jest nie tak z nim, nie docierają, bo on próbuje cię od nich odseparować. Idealnie i skrupulatnie udaje mu się to robić. I zostaje na twoim utrzymaniu i ty go po prostu utrzymujesz, on praktycznie nic nie robi, czasami ciężko mu posprzątać w domu, ani wynieść śmieci, ale wykorzystuje to po prostu, że jest szermancki, jest boss gęsty włos. I dopóki rozum nam nie dojdzie, po prostu jesteśmy bardzo szczęśliwi w naszym anturażu i jeździmy z nim na przykład 4 razy na wakacje, on na przykład zamarzy sobie daleką podróż zagraniczną i ty lecisz razem z nim, za to płacisz jeszcze, prawda? Chociaż nie jesteś pewna, czy chcesz tam jechać, masz dużo pracy, to on za chwilę przychodzi, no kupmy ten bilet, kupmy, bo potem będą droższe. I ty mówisz, kurwa, dobra, nie byłam, nie zwiedziłam, pojadę. Ale nadal nie wiesz, że inna laska w tej chwili się cieszy, że po prostu już z nim nie jest. Podgląda was na Instagramie i mówi, ja pierdolę, ona nic nie wie. A on nadal jest dla ciebie cudownym człowiekiem. Wspiera cię, ty jedziesz z nim na te wakacje, on po prostu przebywa koło ciebie i ty po prostu... Oh. Na Instagramie praktycznie cię nie oznacza, no bo po co gdzieś tam w ukryciu kręci sobie swój fajny content, żeby inni zobaczyli, więc w czasie pisze z innymi dupami, żeby mieć jakiś support, prawda? Z pracą to ma tyle wspólnego, co gówno w betoniarce. Przerażające. I jak zaczynają do ciebie docierać impulsy, to czasami jest za późno, bo twoja głowa już jest totalnie zlosowana i jest fiksowana na jego punkcie. Nie dość, że w pewnym sensie stał się twoim utrzymankiem, znaczy w dużym sensie, to niechcący wpadać na jego byłą laskę. Niechcący. To znaczy ona się do ciebie odzywa. I opowiada ci wszystko, co ty przeżyłaś razem z nim przez ostatni czas. Czyli utrzymywałaś, wyjeżdżałaś, robiłaś, kupowałaś, opierałaś kurwa i wszystko robiłaś. Ale on był piękny, zajebisty, pachnący, miał cudowny seks i w ogóle. Nieważne, że do ciebie dotarł w podartych gaciach. Do niej też. Tworzył sobie idealne życie, idealny świat i wszystkie baby wcześniej były beznadziejne. Moja była? To suka, oszukała mnie, była beznadziejna. I my tak siedzimy i wierzymy zamiast otworzyć nas mózg. I powiedzieć, Boże, skoro on tak gada na swoją byłą, to zaraz będzie gadał tak na nas, jeśli my się rozstaniemy. Ale nie, bo my wtedy żyjemy jeszcze w momencie, że on się nigdy nie odpierdoli od nas, a my od niego. Pamiętaj, moja droga. Na zawsze to zapamiętaj. Można mieć w życiu problemy, można mieć w życiu różne chwile. Ale facet, który nie pracuje, bo może nie pracować i dawać inne rzeczy przez jakiś czas, prawda? Ale na dłuższą metę, który nie pracuje, to jest pizda. To jest pizda. To jest goguś. To jest kurwa człowiek, który jedzie na gigancie i po prostu ślizga się na twojej dupie. Bo mu babcia umarła, ciocia, firma się wywaliła, ktoś nie oddał, ktoś nie da. Daj, pojedziemy. To jest wyzyskiwacz, to jest narcyz, to jest tulipan, to jest wieczny bawidamek, który za twoimi plecami pisze z kilkoma jeszcze dupami. Bo zawsze musi mieć support, zwłaszcza jak się potem na przykład te 3-4 laski wcześniejsze spotkają i uświadomią sobie, że słyszały dokładnie to samo. Chroń mnie, Panie Boże, i to powinien być wasz slogan, przed narcyzami. Pamiętaj, kobieta nie powinna utrzymywać mężczyzny. Absolutnie. Może dzielić wspólne życie, dokładać w ogóle, ale w 100% na dłuższą metę ni chuja. Facet, jakby nie było, jest po to, żeby utrzymać dom. Kobieta po to, żeby pójść do pracy. A narcyz po to, żeby wypierdalać.